Wyobraźmy sobie, że rana narcystyczna to jest tak poważne doświadczenie, że dopóki jest niezaleczona, to potrzebujesz zewnętrznego źródła zasobów, tak jak człowiek pod wodą potrzebuje zewnętrznego źródła tlenu. Co się dzieje, jak skończy ci się tlen pod wodą? Zrobisz wszystko, żeby go odzyskać. Ja nazywam się Kamila Kaźmierczak, jestem psychologiem i psychoterapeutką nurtu Gestalt, a to jest kanał poświęcony relacjom z sobą i z innymi ludźmi. Obecnie jesteśmy w serii o narcyzmie i dzisiaj powiem, do czego potrzebuje nas narcyz. W filmie o tym, jak powstaje narcyzm, powiedziałam nieco o ranie narcystycznej. To jest nasz bazowy konstrukt, od którego wyjdziemy. Rana narcystyczna odpowiada pokrótce za to, że osoba narcystyczna nie jest w stanie regulować swoich emocji, że czuje nieustanny głód dowartościowania, uznania, pochwał, uwielbienia i podziwu. Musi to wszystko pozyskiwać, żeby nie czuć tej rany narcystycznej, bo jak jej dotknie, to czuje się potwornie, beznadziejnie, pokonana, bez szans. Więc kontakt z tą raną jest niezwykle bolesny dla osoby narcystycznej. A ponieważ nie jest nauczona przeżywania tych trudnych uczuć, to zrobi wszystko, by uciec do alternatywnej rzeczywistości, w której jest uwielbiana, adorowana, zasobna, niepokonana. I tu pojawia się funkcja drugiej osoby. Celowo mówię funkcja, bo to rzeczywiście tak jest. Jeśli jesteś ważną osobą w życiu narcyza, to jesteś w pewnej funkcji podtrzymania tej wizji rzeczywistości, w której narcyz przeżywa tylko swoją wspaniałość i omnipotencję. To może przyjąć taki wymiar jak uwielbianie go, komplementowanie, bycie z nim bezkrytycznie wobec jego zachowań, systemu wartości, wyborów, zaniedbań. Słowem, masz być lustrem, które odbija tylko blaski, nigdy cienie. To jest taka funkcja zasilająca. Zasilasz swoim uznaniem i uwagą kruche i delikatne ego narcyza. W języku angielskim to się nazywa bycie narcissistic supply. Ja do tej pory nie znalazłam zgrabnego odpowiednika po polsku, więc roboczo powiem, że jesteś takim zasilaczem. Bo tak jak mówiłam w filmie, jak powstaje narcyzm, te osoby czują w środku ogromną pustkę i nieadekwatność. Nie potrafią same tego wyregulować, więc muszą dostać z zewnątrz coś, co będzie przeciwwagą dla tego. I ty stajesz się tym zasileniem z zewnątrz. Jeśli narcyzem jest twój przyjaciel, to potrzebuje od ciebie słyszeć, że sobie świetnie radzi, że jest zaradny, że go podziwiasz i chciałbyś być podobny do niego. Jeśli szef, no to chce słyszeć, jak znakomicie prowadzi firmę, że ma pomysły, jakich inni nie mają i odniósł niebywały sukces. A jeśli rodzic, to chce cię na przykład na siłę zainteresować swoimi zainteresowaniami. Może jest niespełnionym bokserem i zapisuje cię na sztuki walki, mimo że ty jesteś 10-letnią dziewczynką i wolisz jazdę konną. Ale cię o to nie zapyta, bo tak naprawdę nie widzi ciebie, tylko swoje przedłużenie. Dość dobrze obrazuje to doświadczenie mojej pacjentki, której mama postanowiła wyjechać sama w podróż na święta Bożego Narodzenia, zostawiając swoją mamę, czyli babcię pacjentki, i swojego obecnego partnera samych, licząc, że córka coś ogarnie. I sam wyjazd może jeszcze nie budził takich emocji, jak to, że kobieta oczekiwała przeżywania z nią jej doświadczeń i zachwycania się zdjęciami z tej podróży, pomijając okoliczności pozostawienia bliskich w tej sytuacji. Fakt, że były święta i ona nie uwzględniła planów czy perspektywy innych osób, jej nie zajmował. Ja ciebie mogę opuścić w twojej rzeczywistości, ale ty w mojej pozostań i angażuj się. Narcystycznym zasileniem jesteśmy też nie tylko przez to, co mamy mówić lub jak reagować, ale też jakie wybory życiowe podejmujemy. Na przykład, jakie studia kończymy. Bo to może być rodzic, który wymaga reprezentowania rodziny poprzez wybór konkretnego zawodu. W naszej rodzinie każdy kończy prawo albo każdy ma karierę sportową. Albo to może być nasz wygląd, na przykład partner, który wymaga ubierania się w konkretny sposób. Moja kobieta ma chodzić w sukienkach i butach na obcasie. Mój mężczyzna ma chodzić w koszulach albo jeździć drogim autem. Albo sposób bycia. Na przykład bycie na odpowiedniej diecie albo posiadanie konkretnych wymiarów ciała. Dlatego partnerzy narcyzów często czują się traktowani przedmiotowo. Jak roboty lub marionetki, które są cenione tylko za to, co mówią do narcyza albo jak wyglądają. To też częste zjawisko w tych relacjach, że partner A nie chwali partnera B bezpośrednio. W praktyce rzadko słyszy się tam miłe słowa. Ale chwali się partnerem.
To mój mąż jest prezydentem Nibylandii. To moja żona jest 14-krotną Miss Świata. W ogóle nie chodzi o tego partnera. Chodzi o mnie, że taki partner u mojego boku to najwyższa miara moich możliwości. Podaję dużo powierzchownych wartości w moich przykładach, bo narcystyczne relacje faktycznie cechują się olbrzymią powierzchownością. To te dzieci, które nie dostały adekwatnego odzwierciedlenia, więc musiały nauczyć się polegać na zewnętrznych źródłach do wartościowania. I tu najłatwiej zwykle było pozyskać to w powierzchownych wartościach. Ale chcę powiedzieć, że ta narcystyczna sztafeta także leci po tytuły naukowe, po innowacje, po to, kto bardziej dofinansuje budowę osiedlowej szkoły czy kościoła. Narcystycznym zasileniem są także rzeczy i doświadczenia. Super auto, super dom, wyjazdy w egzotyczne miejsca, udział w imprezach dla wybranych, w ważnych wydarzeniach, spotkaniach ze znanymi ludźmi. Wszystko to, co buduje wizerunek kogoś ważnego i wyjątkowego. I w końcu social media. Ocean narcystycznego dowartościowania, lajki, serduszka, komentarze. Kiedyś ludzie musieli coś zrobić, żeby dostać uznanie i uwielbienie, jakoś wyjść do świata, coś zrobić, jakoś zaistnieć. Teraz wystarczy selfie, albo nawet nie zdjęcie twarzy, kubka z kawą i dopaminowe słupki lecą w górę wraz z serduszkami. Doprecyzuję, że to jest naturalne, że nam wszystkim jest miło, jak ktoś polubi nasze zdjęcie. To po prostu przyjemne i ludzie raczej się cieszą z wyrzutu dopaminy. Różnica polega na tym, że mniej narcystyczni ludzie mogą się bez tego obejść. Może wrzucą zdjęcie czy dwa, ale czy ono ma 3 lajki czy 15, to nie robi specjalnej różnicy. A osoby narcystyczne są bardzo czułe na to, czy i ile dostaną tej aprobaty. I jak dostaną za mało, to przeżywają realne cierpienie. One aktywnie jej poszukują i monitorują jej natężenie. A teraz, co się dzieje, kiedy odbijasz nie tylko blaski, ale i cienie? Doktor Ramani ma taką trafną metaforę na to, ja też się nią posłużę, bo dobrze wyjaśnię, co się dzieje, jak wycofujesz zasilanie dla narcystycznego ego. Wyobraźmy sobie, że rana narcystyczna to jest tak poważne doświadczenie, że dopóki jest niezaleczona, to potrzebujesz zewnętrznego źródła zasobów, tak jak człowiek pod wodą potrzebuje zewnętrznego źródła tlenu. Co się dzieje, jak skończy ci się tlen pod wodą? Zrobisz wszystko, żeby go odzyskać. Stąd są wszystkie zachowania manipulacyjne, przemocowe, narcystyczny gniew, uwodzenie, odwet, karanie. Bo ty jesteś tlenem, ale nie w jakimś romantycznym ujęciu. Ty jesteś w funkcji podtrzymania psychicznego życia narcyza. Ty jako ty się nie liczysz. Liczy się tylko, żebyś nie zakręcił kurka z tlenem, czyli nie wycofał uwagi, uwielbienia, bezkrytycznej obecności. Kiedy pojawi się ktoś nowy lub ktoś inny, kto ma tlen, ty odchodzisz w odstawkę. To jest bardzo bolesne uświadomienie dla ludzi w bliskich relacjach narcystycznych. To są historie, kiedy w terapii pacjent mówi: nie mogę uwierzyć, że po tygodniu od naszego rozstania on ma już nową partnerkę, partnera, z którą wrzuca zdjęcie na Instagram i wybierają się razem w podróż. Tak? Narcyz znalazł nowe źródło zasilania, które się nim zachwyca, podziwia. I dopóki odbija tylko blaski, to żyją w miarę szczęśliwie. Ale możemy założyć, że ten tlen się kiedyś wyczerpie i narcystyczny głód uwielbienia poszuka nowego źródła zasobów. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli to, co tu mówię, jest przydatne, poproszę o łapkę w górę i jeśli taka tematyka Cię interesuje, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.